Wojewoda łódzki Tomasz Bocheński przekazał symboliczne czeki samorządowcom z powiatu sieradzkiego. To w sumie 15 milionów złotych z funduszu dróg samorządowych. Czeki wręczył na rynku w Sieradzu. Otrzymali je samorządowcy z Sieradza, Błaszek, Warty, Złoczewa i powiatu sieradzkiego oraz z gmin Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa, Sieradz i Wróblew. Dofinansowanie na inwestycje drogowe wynosi od 50 do 80% ich kosztów. Fundusz Dróg Samorządowych to jest autorski projekt pana premiera Morawieckiego dofinansowań na inwestycje drogowe, remonty, przebudowy, budowy nowych dróg. Dofinansowania są od 50 do 80%. Co istotne, w powiecie sieradzkim jest powyżej 9 gmin, które otrzymają 80% dofinansowanie. Zatem no, jak patrzymy w skali, prawda, milion złotych inwestycji to jest 800 tysięcy z pieniędzy rządowych. Bardzo gratuluję, dlatego że łączna kwota dofinansowań to 15 milionów złotych dla powiatu sieradzkiego. To już jest kolejny raz. Trzeba powiedzieć, że prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, pani starosta, pan starosta składają doskonałe wnioski, które będą się przyczyniały do wzrostu bezpieczeństwa, do polepszenia komunikacji na terenie powiatu. Dlatego bardzo państwu serdecznie gratuluję. Sieradz otrzymał ponad 2 600 000 zł na dwie drogi, na które mieszkańcy czekają od lat. Sieradz, ulica Nowa. Dla wszystkich tych, którzy odwiedzają Monicę, to będą wiedzieli, gdzie ta ulica jest. Tam jest duża inwestycja, ponad 6 milionów złotych, łącznie z odwodnieniem. I druga droga sieradzka, bardzo istotna dla wszystkich tych, którzy chcieliby zainwestować w strefie Górka Kłodzka. Właśnie ulica o tej nazwie Górka Kłodzka, połączenie ulicy Jana Pawła z wodociągami sieradzkimi. Bardzo ważna arteria z punktu widzenia gospodarczego. Z zapowiedzi nowych inwestycji drogowych cieszą się mieszkańcy Sieradza. Czekamy z utęsknieniem na wykonanie tej drogi, ponieważ jak była sprzedana szkoła, pan prezydent obiecał wtedy, że zaraz będzie droga zrobiona. Tu już kilka ładnych lat minęło od tego momentu. No, jest to światełko nadziei, które, że tak powiem, daje nam tą nadzieję, że ta droga będzie wykonana. W sumie samorządy województwa łódzkiego otrzymają 150 milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne wnioski na pieniądze z tego funduszu można składać już od lipca.